nie oszczędzam, bo sobie zdaję sprawę, że przy pewnym etapie zarabiania pieniędzy skupienie się na tym, żeby oszczędzać, jest za drogie. Czyli inaczej mówiąc, jak poświęcam czas i energię na to, żeby skupić się na tym, żeby zrobić coś taniej, to de facto tracę na tym czas, bo mógłbym się skupić na tym, żeby zrobić coś drożej, w sensie zarobić więcej i lepiej bym na tym wyszedł. I jakie są zarobki procentowo na deweloperce? Jeżeli chodzi o marżę dewelopera, to są między 20-30%. Tak, to jest taka standardowa marża, ale mówiąc o zyskach w skali tego, co deweloper zainwestuje, to można uzyskać stopę zwrotu na poziomie między 100-300% nawet. Żartujesz? Tak, z tego względu, że... Czyli milion i można wyciągnąć 3 miliony. Tak, dokładnie. Czyli wkładasz milion, wyciągasz 3. Z tego względu, że lewarujesz to na przykład kredytem bankowym, gdzie bank ci finansuje budowę tego. Jest takie powiedzenie. Pieniądz jest dobrym sługą, ale kiepskim panem. Drogą do wolności finansowej są świadome decyzje oparte na zrozumieniu, jak to wszystko działa w praktyce. Mamy dostęp do wielu stron internetowych, publikacji, materiałów z tej dziedziny. Mimo to nadal dla wielu ludzi finanse to skomplikowany świat niezrozumiałych klauzul pisanych drobnym drukiem. W internecie można trafić na wielu samozwańczych guru zarabiania, biznesu. Wiele osób myśli, że trzeba być ekspertem w tej dziedzinie. Jest to świat zarezerwowany jedynie dla wybranych. Nic bardziej mylnego. Nazywam się Radosław Budnicki i prowadzę podcast Po ludzku o kasie. Na co dzień jestem autorem podcastu Lepiej Teraz, mentorem i certyfikowanym coachem, a w tym podcaście chciałbym rozmawiać ze swoimi gośćmi o tym, jak się w finansach odnaleźć. Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych. Tak po ludzku i zrozumiale. Partnerem podcastu jest Union Investment TFI. Zapraszam. Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Po ludzku o pieniądzach. Tym razem moim gościem jest nie kto inny jak nowoczesny inwestor. Tak brzmi bardzo tajemniczo, ale pozwólcie, że przybliżę wam jego sylwetkę. Otóż nowoczesnym inwestorem jest Daniel Siwiec. Postanowiłem zapytać Daniela o to, jak zacząć inwestować w nieruchomości bez pieniędzy i tak, bez brania kredytu. Wyobraźcie sobie, że można. Nie jest to podcast jedynie o tym, ale takie pytanie padło i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Kim jest Daniel Siwiec? Daniel na co dzień jest deweloperem mieszkaniowym, inwestorem, mentorem oraz mówcą. Można spotkać go na szeregu konferencji, występuje w całej Polsce. Działa na rynku nieruchomości w Lublinie. Często zadają mu pytanie, czy może inwestować, czy może doradzać, jeśli chodzi o inwestowanie, czy inwestuje w różnych regionach. Daniel powtarza, że woli zostać na swoim rynku. Rozmawiamy też o tym, dlaczego. Generalnie on wierzy, że w życiu nie ma przypadków i nie wierzy w coś takiego jak szczęście. Więc pierwszy milion postanowił zarobić, dokonując tego mając 26 lat. Ma talent do tego, że swoimi ideami potrafi zarazić innych. Jego największym kapitałem jest umiejętność dostrzegania rozwiązań tam, gdzie inni widzą jedynie problemy. Jak sam mówi, nie inwestuję pieniędzy w coś, nad czym nie mam kontroli i ode mnie nie zależy. Bo zadałem mu takie pytanie, czy inwestuje w coś poza nieruchomościami, więc taka była właśnie jego odpowiedź. Czym zajmuje się obecnie? Obecnie realizuje głównie projekty mieszkaniowe. Pieniądze traktuje jako środek, a nie cel sam w sobie. Jest uzależniony od adrenaliny i przełamywania własnych barier, więc można powiedzieć, że cały czas do przodu. Chętnie dzieli się doświadczeniami, dlatego powie wam, czym są różnego rodzaju dźwignie oraz jakich używać do zwiększania zysku. Przekona was także, że mając nawet niewielki kapitał lub brak kapitału, możesz rozpocząć wielotysięczne inwestycje. Ba! Powie, jak to zrobić w ogóle bez posiadania pieniędzy i nie chodzi tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, o branie kredytu. Wcale nie chodzi o kredyty. Opowie też o nowoczesnych modelach inwestycyjnych. Zadałem mu takie pytanie, które pozwolą na osiągnięcie szybkiego zysku. Zapytany o to, jak lokuje pieniądze, powiedział, że praktycznie nie ma prywatnych pieniędzy. Wszystkie pieniądze są reinwestowane w różnych biznesach. Co dowiecie się z wywiadu? Między innymi to, jak wygląda jego praca mentora nieruchomości, dlaczego otwarcie mówi o tym, ile zarabia, jest transparentny, jeśli chodzi o swoje dochody, opowie o swoim programie, który jest dostępny na YouTubie, czyli Business Rider, jak zmieniały się jego przekonania dotyczące pieniędzy, dlaczego właśnie nazywa siebie nowoczesnym inwestorem,
na czym polega działalność deweloperska w nieruchomościach, wytłumaczę, na czym polegają flipy, ile można na nich zarobić, ile można zarobić na byciu deweloperem. I te marże, moi drodzy, i te zyski mogą Was naprawdę zaskoczyć. Sam byłem w lekkim szoku, muszę Wam przyznać. Zadałem dużo takich konkretnych pytań, które w praktyce możecie zastosować, próbując lub zaczynając swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości. Moi drodzy, pytań jest bardzo dużo. Zachęcam Was do wysłuchania tego odcinka. Jeszcze raz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Danielem Siwcem, nowoczesnym inwestorem, o tym, jak zacząć inwestować w nieruchomości bez pieniędzy i kredytu. Cześć, Daniel. Cześć. Cześć. Moi drodzy, moim gościem jest inwestor, mentor i developer. Tak można powiedzieć? Tak. Ja używam słowa bardziej developer, bo mi się jakoś tam prościej to mówi, ale... Daniel, powiedz... Jeżeli jesteś na jakimś evencie networkingowym, jakiejkolwiek konferencji, ktoś ciebie nie zna, podchodzi, wymienia ci wizytówki i pyta, cześć Daniel, czym się zajmujesz? Jak najczęściej odpowiadasz? Przede wszystkim mówię, że jestem inwestorem na rynku nieruchomości, ale też mówię, jakby, że jestem deweloperem, bo te dwa słowa najbardziej określają to, co robię na co dzień. I zajmuję się też budową komercyjnych budynków, jak i też realizuję projekty mieszkaniowe. I też zajmuję się handlem nieruchomościami, czyli jakby kupuję, podnoszę ich wartość i sprzedaję później z zyskiem. Mhm. Też jakby prowadzę biuro nieruchomości w Lublinie, gdzie zatrudniam paręnastu agentów i moje wszystkie biznesy są oparte o rynek nieruchomości. Wszystko jest związane z nieruchomościami, tak? Wszystko. Mimo tego, że tam mam taki startup technologiczny, w który zainwestowałem, gdzie budujemy porównywarkę cen części samochodowych. Także mam jakieś inne biznesy, ale te główne moje korowe to są jednak związane z nieruchomościami. Okej, a na czym polega Twoja praca mentorska? No, moja praca mentorska to jest coś, co robię jakby dodatkowo i to polega na tym, że osoby, które chciałyby na przykład wejść w biznes handlu mieszkaniami bądź wejść w biznes deweloperski, zgłaszają się do mnie i ja wtedy ich prowadzę krok po kroku przez cały proces od zakupu działki przez realizację projektu aż do sprzedaży i zamknięcia. Mam do Ciebie dzisiaj dużo pytań związanych właśnie z inwestowaniem pieniędzy. Mhm. Jest to podcast po ludzku o kasie. Chcę, żebyśmy po ludzku w normalny sposób porozmawiali na ten temat. I jest takie powiedzenie, słyszałem w jednym z Twoich filmików nawet, pieniądze lubią ciszę, a Ty podobno według tego powiedzenia nie żyjesz. Jak to wygląda u Ciebie? Tak, padło takie stwierdzenie. Faktycznie, wiele osób twierdzi, że o pieniądzach się nie powinno mówić głośno, a na pewno w internecie czy na łamach prasy. Ja uważam inaczej. Generalnie ja zauważyłem, że im więcej komunikuję to, co robię, w jakiej skali działam, tym więcej biznesów się mi pojawia dookoła. Także ja uważam całkowicie inaczej. Jeżeli miałbym coś do ukrycia, to faktycznie wolałbym o tym nie mówić. Tak, ale no, prowadzę biznes w sposób transparentny, płacę podatki, więc dlaczego miałbym nie mówić, co robię? Ale jak to wygląda? Ty po prostu informujesz, masz jakiś blog, gdzie, jakimi kanałami można cię znaleźć? Głównie generalnie publikuję treści na Facebooku i tam generuję różnego rodzaju wideo, posty i tam tak naprawdę najwięcej treści. Też mam swój kanał na YouTubie, gdzie umieszczam wideo na przykład z moich wystąpień, jakieś fragmenty, bądź nagrywam też wywiady w samochodzie. No właśnie widziałem twoje wywiady, to się nazywał Business Rider. Tak, Business Rider. Night tak. Ridera z Davidem Hasselhoffem, przypomina nawet melodyjką. Tak, dokładnie. Polecam wam, widziałem ostatnio dwa chyba nawet z prawniczką. Tak, i wczoraj opublikowałem z Łukaszem Masalonem kolejny odcinek na temat handlu mieszkaniami, czyli tak zwanych flipów. No właśnie, czym są flipy? Okay, no flip to jest taka transakcja szybkiego kupienia nieruchomości, podniesienia jej wartości i sprzedania z zyskiem. I to głównie się robi na mieszkaniach, bo mieszkania zazwyczaj mają taki stan techniczny, że po prostu bardzo fajnie można zarobić na podwyższeniu wartości. Czyli czekaj, kupuje się na przykład na aukcjach komorniczych takie mieszkania, tak? Czy to są mieszkania po prostu zapuszczone, jakieś odzyskuje się, nie wiem, komunalne, nie wiem. Skąd się bierze takie mieszkanie? No, można kupować na licytacjach, jednak że ja nie idę tą drogą, nie kupuję w ogóle na licytacjach komorniczych. Chodzi o to, żeby znaleźć jakiś problem, na przykład problem techniczny nieruchomości, rozwiązać go poprzez remont. Znaleźć problem prawny nieruchomości, bo na przykład może być zadłużona i go też rozwiązać, oddłużyć to, tak? Czyli moja praca polega na tym, że znajduję problemy nieruchomości, rozwiązuję je i ja na tym zarabiam. I właściciele na tym korzystają, tak, bo jakby pozbywają się często problemu, a ja to kupuję i to sprzedaję później już bez problemów.
Czyli czekaj, kupujemy mieszkanie i w kiepskim stanie, tak. I mówiąc w skrócie, remontujemy i sprzedajemy takie. I zarabiamy na tym, że ktoś kupuje od nas gotowe mieszkanie do wejścia bez żadnych nakładów. Mhm. Jak można zrobić na takich flipach procentowo? Procentowo to jest mniej więcej jakieś 20% marży średnio. Tak? Powiedzmy, wkładam 300 tysięcy i ile mogę wyciągnąć? Myślę, że 50-60 spokojnie możesz wyciągnąć na tej transakcji. No ja mam takie minimum. Zysku, po kosztach. Zysku, tak? Po odliczeniu wszystkich kosztów, które tam masz. Okay. 50-60 tysięcy na transakcji za 300 możesz spokojnie zarobić. Ja na przykład moje minimum takie to jest 30 tysięcy, ale przy mniejszych transakcjach, tak, bo kupuję mieszkanie od 150 tak do 300 tysięcy w górę. W Lublinie, tak? W Lublinie, tak, na moim lokalnym rynku w Lublinie. No właśnie wcześniej przed wywiadem rozmawialiśmy na temat tego, jak działasz, gdzie powiedziałeś, że znasz swój rynek, lubisz działać tam, dobrze się czujesz tam, tak? Dobrze się czuję, bo na swoim lokalnym rynku ja potrafię wycenić nieruchomość na podstawie rozmowy telefonicznej i mówię, ile daję, nie muszę tego mieszkania widzieć i to jest taka przewaga, którą mam w stosunku do tego, jakbym poszedł na inny rynek i inwestował gdzie indziej. Także jestem w stanie powiedzieć, dobra, ile daję za mieszkanie, nie muszę go nawet oglądać. Dużo tych flipów robisz na raz? Wiesz co, tak maksymalnie 4 miesięcznie. A to polega na tym, że ty wchodzisz, nie wiem, z żoną i remontujecie, czy jak to jest? Nie, mam bardziej partnerkę biznesową tutaj niż żonę i teraz polega na tym, że mam zespół, który to robi, czyli ja podejmuję ostateczną decyzję o zakupie i o cenie sprzedaży, ale całość, cała transakcja i remont, później sprzedaż jest robiona moimi pracownikami, moim zespołem. I mimo to masz zysk po opłaceniu wszystkiego. Tak. Więc ja to robiłem kiedyś sam, własnymi rękami, jakby sam zaczynałeś, się tak. Zaczynałem, ale nauczyłem tego mój zespół. I teraz jakby oni to robią pod moim okiem, pod moim nadzorem. No i też tego samego uczę innych ludzi, którzy chcą wejść w ten biznes, tak? Jak to zrobić? Właśnie, ty uczysz tego? Tak, uczę tego. Zarówno na warsztatach, jak i też na mentoringu, czyli prowadzę taką osobę przez cały proces za rękę. Ale to są warsztaty takie live, gdzieś na sali, czy online? Tak, to są. Podstawą są takie warsztaty stacjonarne, dwudniowe, gdzie ktoś dostaje komplet wiedzy, która jest mu potrzebna, żeby zacząć. Jeżeli jeszcze chciałby, żebym się nim zaopiekował, to jestem w stanie go poprowadzić jakby indywidualnie przez każdą transakcję, którą będzie robił. Aha, czyli na przykład on mówi, słuchaj, albo ty znajdujesz lokalizacje, którymi nie chcesz się zająć, możesz swojemu podopiecznemu dać? Tak, to też jest taka opcja, ale no jakby staram się nie uczę nikogo ze swojego lokalnego rynku z tego względu, że jako jedyny szkoleniowiec działam aktywnie na rynku nieruchomości i też nie chcesz sobie szkolić konkurencji, także omijam, jeżeli chodzi o flipy, to szkolę tylko osoby spoza mojego lokalnego rynku. No tak, bo wtedy byłaby taka trochę kanibalizacja. Tak. No, inaczej jest trochę w przypadku deweloperki, kiedy kolejny deweloper na rynku nie jest dla mnie straszną konkurencją, bo ja nie jestem, nie mam 30% rynku, że odczuję każdego nowego gracza, tylko jestem raczej małym deweloperem, bo moje projekty są tam raptem na 30 milionów złotych, gdzie duzi deweloperzy mają po 100-kilkadziesiąt milionów w projektach, także jakby ja się gubię w gąszczu tych wszystkich firm deweloperskich. Dlatego kolejny deweloper na moim lokalnym rynku nie jest dla mnie zagrożeniem. Daniel, czym jest deweloperka? Czym jest działalność deweloperska? Mm-hmm. No, część ludzi twierdzi, że to jest działalność budowlana, prawda? No, ja twierdzę, że to jest bardziej działalność inwestycyjna. Czyli to jest dla mnie taki przedsiębiorca, który układa klocki. Układa klocki poprzez to, że łączy firmę budowlaną, znajduje działkę, układa cały biznes i wiele rzeczy outsourcuje, czyli nie musi mieć 100 osób zatrudnionych u siebie na etatach, tylko wiele rzeczy jak biuro projektowe, jak nawet znalezienie działki, czy biuro sprzedaży, czy firmę budowlaną, wszystko outsourcuje. Czyli to jest osoba, która spina to wszystko i na koniec odcina duży kupon po rozliczeniu inwestycji, po sprzedaniu jej. To jest dla mnie deweloper, więc on nie musi mieć kompetencji budowlanych, musi mieć bardziej kompetencje biznesowe, żeby to poukładać. Czyli to jest w pewnym sensie rozwinięta wersja flipów. Tak, to jest rozwinięta wersja w dużej skali. W dużej skali, tak, bo ja zacząłem się interesować jakby deweloperką z tego względu, że nie byłem w stanie kupować więcej flipów niż 4 miesięcznie, ponieważ na tych okazji na rynku no, nieograniczona ilość, a jeżeli chodzi o deweloperkę, jednym ruchem, zakupem działki mogę postawić, nie wiem, 30 mieszkań na jednej działce, gdzie pracuję nad jedną transakcją tak naprawdę. Mhm. I jakie są zarobki procentowe na deweloperce? Jeżeli chodzi o marże dewelopera, to są między 20 a 30%, tak? To jest taka standardowa marża, ale mówiąc o zyskach,
w skali tego, co deweloper zainwestuje, to można uzyskać stopę zwrotu na poziomie między 100 a 300% nawet. Żartujesz. Tak, z tego względu, że... Czyli milion i można wyciągnąć 3 miliony. Tak, dokładnie. Czyli wkładasz milion, wyciągasz 3. Z tego względu, że lewarujesz to na przykład kredytem bankowym, który, gdzie bank ci finansuje budowę tego. Więc w przypadku flipów można robić je całkiem za gotówkę, ale też mam różne inne alternatywne sposoby, żeby kupować mieszkania. A w przypadku flipów, no, w przypadku deweloperki, no, z kapitału własnego, który zainwestujesz, można wyciągnąć dużo więcej. No właśnie, zauważyłem w Twoich materiałach, że posługujesz się takim terminem jak dźwignie do generacji zysków. Mhm. Na czym polegają te dźwignie do generacji zysków? No, dźwignia to jest taki mechanizm, który przy małym nacisku można podnieść dużą rzecz. No, taki jakby, lewar. No, taki lewar. I teraz odnosząc się do nieruchomości, odnosząc się do inwestycji, to przy małym nakładzie finansowym można kupić drogą nieruchomość i zyski, które będą w tej transakcji, będą liczone od kwoty dużej drogiej nieruchomości. Dlatego to jest tak istotne. Czyli można z małym wkładem własnym, na przykład milion złotych w przypadku deweloperki. Bardzo mały milion złotych. Tak, ale to tak, samo może być 10 tysięcy w przypadku flipa. Tak, okay. Te mechanizmy działają identycznie na obu tych działalnościach. I można małym naciskiem podnieść, nie wiem, odnosząc się do kredytu, można z małym wkładem własnym kupić nieruchomość na kredyt i na niej zarobić adekwatnie do jej wartości. I tak samo jest przy flipach. Ja mam takie możliwości alternatywne do nabywania mieszkań, że czasem się dogaduję z właścicielem, że to on finansuje mi zakup tej nieruchomości i rozwiązując jego problemy i kupując od niego mieszkanie. O. Zaciekawiło cię to, widzę. Tak, ale jak to się robi dokładnie? Wiesz, znasz taki mechanizm kredytu kupieckiego? Działa zazwyczaj w handlu hurtowym, że jesteś sprzedawcą jakiegoś towaru i bierzesz od hurtowni ten towar, może być w kredyt, prawda? Mm-hmm. I płacisz dopiero, jak sprzedasz ten towar klientowi docelowemu. Jak on ci zapłaci, dopiero płacisz hurtownikowi. Czasami nawet jest tak, że szukasz klienta i dopiero bierzesz towar z magazynu, jak znajdziesz na niego klienta. Albo klient płaci bezpośrednio do hurtowni. No to jest trochę jak przy dropshippingu. Tak, to jest podobny model do dropshippingu, tylko zainstalowany na rynku nieruchomości. I teraz ja pierwszą transakcję, którą zrobiłem, kiedy jeszcze nie miałem pieniędzy żadnych, to znalazłem mieszkanie, które zadatkowałem, dostałem od niej do tego mieszkania klucze i miałem pół roku na to, żeby sfinalizować transakcję, czyli znaleźć mojego następcę, nazwijmy to. Miałem zagwarantowane w umowie, że mam prawo do tego, żeby prawa i obowiązki z umowy przedstępnej przenieść na osobę trzecią. Ale czym to się różni od pośrednictwa w nieruchomości? No od tego, że zarabiasz nie 3%, tylko 30%. Przede wszystkim. Czyli generalnie twoje zyski są o jedno zero większe. Ale bardziej ryzykujesz chyba tutaj, tak? Wiesz to, jak to dobrze poukładasz, to tak naprawdę ryzykujesz tak naprawdę tylko swój czas. Tak samo jak przy pośrednictwie. Bo agent, który pracuje z klientami, też ryzykuje swój czas głównie. Mhm. Więc jeżeli jesteś na rynku i wiesz, że to jest okazja rynkowa, to w najgorszym wypadku odsprzedasz ją innemu inwestorowi po prostu z mniejszą marżą. Rozumiem. Czyli to jest bardziej, kiedy masz większe zaufanie do inwestycji, do tego, co robisz, to jest dobre tak. dla takich... I skłonność do ryzyka. W przypadku, kiedy nie masz pieniędzy, mówię, tak? Bo tak. Jeżeli masz gotówkę, kupujesz mieszkanie, no to tutaj nie ma żadnego ryzyka. Czyli świetnie, bo dałeś praktycznie teraz moim słuchaczom radę, że można zacząć inwestowanie w nieruchomości i zarabiać pieniądze, nie mając wielkich... Bo ja zaczynałem od zera tak na sprawę, tak? Właśnie chcę teraz wrócić do tych początków twoich. Zawsze miałeś pieniądze? Inaczej, zawsze była taka sytuacja... Znaczy, w dzieciństwie nie miałem pieniędzy, tak? Bo jakby wychowywałem się w małym mieszkaniu, gdzie finansowo było bardzo ciężko. I jakby taki głód trochę tego bogactwa zawsze popychał mnie do przodu, żebym jednak chciał założyć tą firmę i jakby chciał się dorobić czegoś. I jakie były twoje początki przedsiębiorczości? No to tak, od 15 roku życia już praktycznie zawsze coś robiłem zawodowo, żeby zarobić na własne potrzeby, czyli od tej pory tak naprawdę zawsze miałem pieniądze, to nie były duże pieniądze, ale jak rzuciłem szkołę średnią, jak skończyłem szkołę średnią, to chciałem założyć pierwszą firmę i wymyśliłem sobie, że założę sklep Żabka jako 19-latek. Tak. Żabka, okej. Tak. I miałem tam jakieś oszczędności, może 20 tysięcy ze szkolnych imprez, które organizowałem wtedy. I pomyślałem sobie... Dobra, organizowałeś imprezy tak. szkolne i zarabiałeś na tak, tym? Tak, dokładnie. To od tego powinieneś zacząć mówić o no, Żabki, no dobra. Dobra, to był taki biznes dorywczy. No ja wtedy zarabiałem naprawdę 10 lat temu po parę tysięcy za zorganizowanie imprezy. To były naprawdę duże pieniądze dla mnie. Ja kupiłem pierwszy samochód jeszcze zanim miałem prawo jazdy, już czekał na mnie. Ty ile miałeś? 16 lat chyba? 17. 17 lat. Ale tak jakby wracając do tego biznesu, no to chciałem dotacji z Urzędu Pracy. Na Żabkę. No ale Urząd Pracy nie chciał mi nie dać, bo mimo tego, że program był skierowany do absolwentów, to powiedzieli mi, że, no, że nie mam doświadczenia i nie dostanę tych pieniędzy, no bo lepiej, żebym poszedł do pracy i popatrzył, jak biznes działa i dopiero wtedy. No i poszedłem tym tropem. Popracowałem 2 lata na etacie jako handlowiec.
I wtedy rzuciłem pracę, tak, bo sobie zdałem sprawę, że tą drogą na etacie nie chcę dalej podążać, bo ona nie doprowadzi mnie do dużych pieniędzy. Co najwyżej do komfortowego życia, do większej ilości obowiązków i czułem, że zawsze będę kogoś nad sobą, kto będzie mi mówił, co mam robić, ile mam robić i za ile. No. No, poza tym pracujesz na cudze marzenia, nie tak. Na swoje tak naprawdę. Okay, jakie miałeś przekonania dotyczące pieniędzy? Zmieniało się w trakcie życia, że tak powiem? Myślę, że się zmieniało, tak? Miałem takie przekonanie, że zawsze muszę mieć pieniądze, zawsze muszę mieć te pieniądze na tą czarną godzinę, tak? Jakby taki bufor finansowy. Oszczędności masz tak, na myśli? Tak, oszczędności, tak. I takie. I teraz jakby... Kiedyś te pieniądze były dla mnie jakby celem, żeby je mieć, ale w momencie, w którym już jakby je zarobiłem, tak, ten pierwszy swój milion zarobiłem, to zdałem sobie sprawę, że to naprawdę one są tylko środkiem do realizacji jakby celów, które mam. I tak naprawdę teraz już nie gram o pieniądze, tylko bardziej o te cele, które mam postawione, o budowaniu różnych biznesów i o inne rzeczy. Więc jakby moje jakby przekonanie do pieniędzy i jakby stosunek do pieniędzy się zmienił w momencie, w którym jakby mam ich więcej. Mhm. I ty masz ten mindset inwestora, zauważyłem u ciebie ten styl myślenia. Pytanie, oszczędzasz, czy wszystkie zyski reinwestujesz? Jak to wygląda u ciebie? Nie oszczędzam, bo sobie zdałem sprawę, że przy pewnym etapie zarabiania pieniędzy skupianie się na tym, żeby oszczędzać, jest za drogie. Czyli inaczej mówiąc, jak poświęcam czas i energię na to, żeby skupić się na tym, żeby zrobić coś taniej, to de facto tracę na tym czas, bo mógłbym się skupić na tym, żeby zrobić coś drożej, w sensie zarobić więcej i lepiej bym na tym wyszedł. Czyli w ogóle czasami nie patrzę na cenę czy na niektóre rzeczy. Czyli czasami nie warto się skupiać na tym, żeby coś wynegocjować, bo ta negocjacja może ci zabrać tyle energii, że nie jest warta tego. Jakby tego doświadczyłem. Doświadczyłem też tego, że można czasami przenegocjować. Kiedyś negocjowałem działkę za parę milionów złotych i tam jeden z inwestorów, który miał tą działkę mi sprzedać, po prostu spotkaliśmy się chyba 10 razy. I generalnie wiem, że on sam przenegocjował swoją okazję zbycia tej działki. Po prostu skupiał się na małych, istotnych szczegółach, gdzie była rozmowa o milionach. I stracił czas i okazję. I to była też dla mnie taka lekcja, że czasami nie warto po prostu oszczędzać. Ale wiadomo, że jak się ma pewien budżet, to trzeba go trzymać i pilnować. Tak? To jest podstawa. Ale mówimy teraz o takich prywatnych wydatkach konsumpcyjnych, o moich domowych wydatkach. O tym mówię tutaj. Teraz ja nie patrzę, jaki mam budżet na domowe wydatki i bo po prostu zbyt wiele czasu by mi to kosztowało, żeby tym zarządzać w stosunku do efektów, które bym osiągnął, tak? Więc wolę się skupiać na biznesie i na oszczędnościach w biznesie, gdzie się duże wydatki robi niż na tych domowych. Mhm. No tak, ale masz coś takiego jak poduszka finansowa, tworzysz, zabezpieczasz się na przyszłość, masz coś takiego? Tak, no zarówno polisy, jak i też jakby rezerwy finansowe takie, żeby jakby był jakiś nieprzewidziany wydatek, to żeby te pieniądze się pojawiły. W jaki sposób to lokujesz? Jeżeli możesz zdradzić słuchaczom, jakie są sposoby przez ciebie, które korzystasz? Kiedyś miałem depozyt, ale teraz raczej mam środki finansowe w różnych spółkach po prostu. Czyli... W spółkach. Nie na koncie ROR i... Nie. Ja praktycznie bardzo mało mam prywatnych pieniędzy. Wszystkie mam pieniądze reinwestowane w różnych biznesach, tak? Że mam płynność, bo jak się tych mieszkań parę kupuję miesięcznie, czy sprzedaję, to są te setki tysięcy złotych, które pływają cały czas. A polisy? Jaki rodzaj polisy? Wiesz co, tutaj mówimy o polisach takie na wypadek śmierci, czy na wypadek choroby jakieś takie. Kalectwa, tak, coś takiego. Tak, żeby na przykład rodzina, którą mam, była zabezpieczona, to już, gdyby coś mi się stało, tak? Bo też mam kredyty różne, wielomilionowe i też w razie czego chcę, żeby one były spłacone. Emerytura? Jakiś trzeci filar cię interesuje? Coś takiego, takie produkty? Nie, w ogóle. Wiesz co, ja mam taką zasadę, że nie inwestuję pieniędzy w coś, nad czym nie mam kontroli. Czyli na przykład inwestuję tylko w to, gdzie czuję, że mam kontrolę i ode mnie zależy to... Gdzie są inwestowane. Tak, gdzie ode mnie zależy to, czy ten zysk będzie, czy nie będzie. Mhm. No bo ty wiesz, jak te pieniądze, więc niektórzy ludzie nie wiedzą. Tak, więc ja im bym sugerował to, żeby oni po prostu znaleźli najlepszych specjalistów do tego, żeby im pomogli z tym. Dlaczego nazywasz się nowoczesnym inwestorem? Bo tak można cię znać. Masz stronę chyba nowoczesną. Mam książkę, wydałem, Nowoczesny Inwestor. No właśnie, powiedz, o czym jest ta książka. Dlaczego jest nowoczesny? Bo to jest trochę inne podejście do inwestowania w nieruchomości. Tam są opisane modele, które pokazują, jak w inny sposób zarabiać na nieruchomościach. Czyli nie tylko mam kasę, bo to nie jest problem, żeby mieć pieniądze 200 tysięcy i zarobić 20 na kupnie mieszkania. Sposób jest taki, żeby nie mieć nic albo mieć kilka tysięcy złotych
i zarobić 20 albo 30 tysięcy. No właśnie podałeś te przykłady. Tak, i właśnie to jest właśnie, na tym polega ta nowoczesność, na tych modelach biznesowych, na układaniu różnych klocków, czyli na używaniu tej dźwigni i na odpowiedniej jej konfiguracji w stosunku do danej okazji. Na przykład jeżeli chodzi o deweloperkę, to takim sposobem jest, na przykład można kupić działkę, nie płacąc za nią. Na przykład ja kupiłem tak pierwszą swoją działkę deweloperską, dogadałem się, że złożyłem bardzo niską ofertę gotówkową albo dużo, dużo wyższą w barterze, że wezmę od właścicieli działki działkę, przeniosę prawo własności w zamian za wybudowanie mieszkań i rozliczenie tej ceny działki w mieszkaniach za dwa lata. I zgodzili się, tak. To mi się bardziej opłacało, bo ja im dałem dużo lepszą ofertę niż oni chcieli, więc to oni mi sfinansowali zakup tej działki. Tak samo się można dogadać z generalnym wykonawcą, że na przykład dać mu większą wartość w mieszkaniach na przykład. Że generalnie wszystko można w barterze. Wszystko można w barterze i tak, później się okazuje, że nie potrzebuje żadnych pieniędzy. No tak, ale do tego trzeba mieć zaufanie do człowieka, który to wszystko scala, żeby nie wtopić po prostu. Zaufasz gościowi, który obiecuje różki na wierzbie, potem co? Wiesz co, to musi być przede wszystkim zaufanie do samego siebie. Jak ty sobie ufasz, że to zrobisz i jesteś w stanie to wykonać, to inni też ci zaufają. No, ja już jak robiłem te transakcje barterowe, to już miałem firmę, miałem gdzie zaprosić ludzi, miałem im co pokazać tak naprawdę, tak, zbudować jakby swoje zaufanie do mojej osoby. Ale to też zależy od tego właśnie, jak buduje relacje i buduje zaufanie do siebie. Daniel, jakie polecasz sprawdzone strategie inwestycyjne? Pewnie niektóre już wymieniłeś tutaj, ale czy mógłbyś tak podsumować? Inwestycyjne, to teraz to jest bardzo szerokie pytanie. No, jeżeli ktoś by chciał pasywny dochód, no to polecałbym mu inwestowanie w nieruchomości pod wynajem. Tak? To nie są gigantyczne stopy zwrotu, bo to są między 5 a 7. Nieruchomości pod wynajem, czyli mieszkanie kupuję, biorę w kredyt, tak? Niekoniecznie, możesz za gotówkę kupić, ale to jest mniej efektywne, bo to jest 3 razy mniej efektywne niż w przypadku, jakbyś kupił je na kredyt. Właśnie miałem takie pytanie do ciebie. Lepiej z własnym kapitałem czy kredytem? A to zależy. To zależy, ile masz kapitału, bo jeżeli masz, załóżmy, 100 milionów na koncie, no to bez sensu by było, żebyś brał jeszcze kredyty do tego, tak, a pieniądze by leżały. Ale jeżeli na przykład masz określoną sumę i masz wkład własny, inaczej, moim zdaniem... Nie wiem, większy wkład własny chyba lepiej. Tak, załóżmy, przyjmijmy, że na mieszkanie kosztuje 200 tysięcy złotych. Możesz je kupić tak naprawdę pod wynajem, a możesz kupić za te pieniądze, biorąc pod uwagę, że masz zdolność, 4 mieszkania, gdzie do każdego mieszkania wsadzisz po 50 tysięcy wkładu własnego. I te 200 tysięcy zainwestowane w 4 mieszkania w kredycie będą 3 razy bardziej efektywnie pracowały na ciebie. Rozumiem. Czyli stopy zwrotu będą 3 razy wyższe, około 20%. Okay. Dlatego ja bym to polecał, chociaż nie każdy jest w stanie przyjąć takie ryzyko na siebie. W sensie mentalne nawet, bo ryzyko pod tytułem, że nie będzie najemcy, no jakieś tam jest, ale przy dobrym zarządzaniu najmem, no jest bardzo małe. Potrafisz się zabezpieczyć przed tym, że przez 2-3 miesiące nie możesz nikogo znaleźć? Czy raczej nie ma takich sytuacji? No, najlepszym zabezpieczeniem tego jest to, że kupujesz mieszkanie nie z przypadku, tylko kupujesz mieszkanie, nie które się po tobie podoba, tylko to mieszkanie, które będzie się podobało przyszłym najemcom. I to w długim terminie. Czyli wiadomo, że no, te duże uczelnie na przykład się nie przeniosą nagle tak z miejsca na miejsce. Nie wyburzą tych budynków. Właśnie, a propos tego wynajmu, mam do ciebie pytanie. Lepiej dzielić na pokoje, czy wynajmować całe mieszkanie? Bo wiem, że prawnie to wygodnie dzielić na pokoje, bo wtedy można wejść do tego mieszkania. Słyszałem wcześniej, tak? Od Kasiu Gorzędowska, ona właśnie powiedziała, że właśnie jest taki problem potem. Kiedy ktoś ma mieszkanie, to często ciężko potem się chyba pozbyć takiego lokatora. Wiesz, to kwestia jest taka, jak się zrobi selekcję, tak? Bo na przykład wystarczy zrobić rekrutację, czyli to nie... bierzesz kogoś, kto się zdecyduje na twoje mieszkanie, tylko to ty decydujesz, kogo przyjmiesz do swojego mieszkania. I ja zawsze biorę od ludzi umowę o pracę, na przykład, tak, jeżeli pracują, jeżeli są studenci, to biorę poręczenie rodziców. I teraz, jeżeli oni tego nie chcą pokazać, no to dla mnie to jest sygnał na to, że być może będą z nimi problemy w przyszłości. Jak mi zapytają też, no dlaczego i tak dalej, taka kaucja, no to mówię, ja państwu powierzam majątek rzędu kilkuset tysięcy złotych za kilka tysięcy czynszu miesięcznie, więc nie dziwcie się państwo, że chciałem mieć pewność, że jesteście solidnymi najemcami. I to wszystko to bym zrobił. A pytanie takie z perspektywy już takiej osoby, która nie jest inwestorem. Kupować czy wynajmować lepiej? A właśnie. To zależy. To jest pytanie. Jeżeli to przedstawię dwie perspektywy. Z mojego punktu widzenia, mimo tego, że ja mam paręnaście mieszkań w obrocie i mam inwestycje deweloperskie i jakby stać mnie na to, żeby kupić sobie dom, to ja wynajmuję dom. Czyli na przykład wynajmuję firmę, bo tak intratnie wynajmuję biuro w centrum Lublina, że nie opłaca mi się kupić po drugiej stronie ulicy lokalu nowego, ani nawet wybudować, podejrzewam, w tym samym miejscu. Także jeżeli tanio się okazyjnie wynajmie nieruchomość, to bardziej się opłaca czasami ją wynająć. Jeżeli chodzi o dom, to
ja sobie policzyłem, że wynajęcie tego domu w perspektywie 5 lat jakby zaoszczędzi mi 300 tysięcy złotych pieniędzy, bo ja mam inne możliwości alternatywnych zainwestowania tych środków. Jeżeli by miałyby leżeć na koncie, to oczywiście, że lepiej kupić, jeżeli miałoby się gotować, nazwijmy to przy takich stopach procentowych. Także jeżeli ja mam inne możliwości alternatywne zarabiania pieniędzy, to wolę ten sam dom, który chciałem kupić, wynająć. Jeszcze biorąc pod uwagę, że go wynajmuję poniżej tego, co by kosztowały odsetki od kredytu na ten dom. Jakbym słyszał Gary'ego Warnejczuka. Dzisiaj rano jechałem metrem, oglądałem filmik na Facebooku i Gary się opowiadał właśnie o swoim podejściu do posiadania mieszkań. On w wieku 30 par lat, mając już milion na koncie dolarów, w dalszym ciągu wynajmował mieszkanie, bo cały czas zbierał pieniądze i inwestował. To ja ci powiem inaczej. Ja mam wspólnika, który jest dużo dalej ode mnie. I on też wynajmuje. Tak. I to mi było trudno żonę przekonać do tego, żeby nie posiadać, bo mieliśmy swoje mieszkania i to jakby trochę łatwiej jest, jak ja posiadam swoje budynki, swoje nieruchomości na własność. Tak, bo nie mam potrzeby posiadania, tak naprawdę, jak większość Polaków ma jednak to potrzeby posiadania swojego konta, swojej własności, której nikt ci nie odbierze, więc mi było o wiele prościej z tej perspektywy. Nie wiem, czy bym się zdecydował to zrobić, kiedy bym nie miał swoich nieruchomości, ale wiem, że jeżeli się znajdzie okazja na rynku najmu, która jest de facto tańsza niż rata odsetkowa sama, już nie mówię o całej racie, tylko odsetkowa, no to ktoś mi kiedyś powiedział, że to właściciel tej nieruchomości mnie utrzymuje. A tak odchodząc trochę od nieruchomości, zadałbym ci pytanie, jeżeli oczywiście możesz odpowiedzieć na nie, czy w jakiś inny sposób też inwestujesz w inne rzeczy? No nie wiem. Złoto, coś takiego. Nie, wiesz to, staram się skupiać na dobrą sprawę. Jestem teraz na takim etapie, że moja droga do nieruchomości jest taka, że ja nie lokuję pieniędzy w nieruchomościach, tylko ja je pomnażam na nieruchomościach. Czyli ja robię biznes nieruchomościowy. To jest narzędzie dla ciebie. Tak, to jest narzędzie. Ja, jak będę wychodził, nie jest to lokata jakaś. Tak, jak będę wychodził na emeryturę, być może za parę lat, to będę te środki, które skaszuję, lokował po prostu w nieruchomościach. Tak, czyli wtedy będę miał na innym etapie lokowania środków. I teraz ja nie robię nic innego. Coś, w co inwestuję, to jest inwestuję w siebie. Czyli jakby w to, żeby być coraz lepszym przedsiębiorcą, to, żeby być coraz lepszym zarządzającym biznesem. I uważam, że tutaj ciężko jest przeinwestować. Jeżeli to się wdraża, to się uczy, to inwestuję też w szkolenia, bo uważam, że gdyby nie rozwój osobisty, to nie przeskoczyłbym tych wielu barier, które miałem, tych wielu takich jakby etapów, tak? Bo ja zaczynałem od zera i miałem mnóstwo negatywnych przekonań, które przełamałem i doprowadziły mnie do miejsca, gdzie jestem teraz. Jakie to były przekonania, jeżeli możesz się podzielić? Tak, no bo sprawę, że na przykład pierwsze takie przekonanie, które pamiętam, to ograniczające. Jest ograniczające, tak. To jest to, że żeby w ogóle wejść w rynek nieruchomości, to trzeba mieć te 40 lat, tak? I doświadczenie i jeszcze kontakty. A ja mam 30 teraz, a zaczynałem jak miałem 22, tak? Więc pomyślałem sobie, wtedy byłem pracownikiem etatowym, gdzie średnia wieku to była 30 lat w tym dziale, na tym stanowisku, a ja byłem najmłodszy w ogóle, tak? A kolejna osoba miała 28 po mnie. Więc pomyślałem sobie, skoro tak to jest, pracuję teraz jako key account bardzo młody, to tak samo mogę tutaj to robić, to nie ma problemu. I teraz nie jest dla mnie problemem wiek, więc miałem mnóstwo takich przekonań, które gdzieś tam... Że to jest, obaliłeś po obaliłem, tak, które są ryzykowne, więc w co bym inwestował, to w samego siebie przede wszystkim, tak, a dopiero później... Tylko też są ludzie, którzy inwestują w siebie, a później nic z tym nie robią, to jest trochę takie przepalanie pieniędzy. Więc warunek jest taki, że musisz działać. Są tacy ludzie, co się nazywa self-development junkies. To ludzie, którzy uzależnieni od rozwoju cały czas. Chodzą na różnego rodzaju konferencje, szkolenia, a nigdy nic nie robią. Nie potrafią tego najmniejszego kroku, tego MVP to się nazywa, tak? Tak. Zrobić, czyli nie wiem, wynająć chociaż jedno mieszkanie. Tak, dokładnie. Kupić, wyremontować. Są tacy ludzie, ja łudzę się nadzieją, że kiedyś w końcu coś zrobią ze sobą, tak? No bo... To jest tak, że nigdy nie wiesz, które szkolenie kiedy ci się przyda, tak? Czyli na przykład nie zawsze możesz bezpośrednio wpływ danego szkolenia przełożyć na pieniądze czy na swój rozwój swojego biznesu. Także czasem jest tak, że ja dopiero po dwóch latach sobie zobaczyłem, jak skorzystałem ze szkolenia, gdzie nie widziałem perspektywy wdrożenia tych idei i tych rzeczy. Dopiero po dwóch latach na przykład zauważyłem, że musiałem tam być po to. Fajnie by było, wydaje mi się, teraz wpadłem na taki pomysł, że fajne by było szkolenie, które gwarantowałoby też na koniec, tak jak wiele jest szkoleń ze stażem, zrobić szkolenie, które przeprowadzi cię przez prawdziwy proces. Czyli na przykład, słuchajcie, ostatni etap to znajdujemy nieruchomość,
pokazuję ci, jak się znajdować i przeprowadzam cię przez cały proces prawdziwy, na prawdziwym ten. I to już by było takie rzucenie człowieka nie na głęboką wodę, ale po prostu już wsadzenie tej stopy do tej wody zimnej. Dokładnie. Ja na przykład na swoich szkoleniach z flipów, to dlatego je robię w Lublinie, żeby pokazać tym ludziom, jak wyglądają mieszkania na każdym etapie, czyli na przykład jak jest cały proces budowania wartości nieruchomości. Czyli od momentu, kiedy jest ruina, do momentu, kiedy jest w trakcie remontu i do momentu, kiedy jest po remoncie. Tak, bo co innego mówić o tym, jak co się robi, a co innego jak czuć zapach farby i widać na gołym okiem, jak podnosić jej wartość. A powiedz, jak wydajesz pieniądze? Na co najczęściej? Ja jestem tak jakby z charakteru, może być tak jakby takim typem osobowości, jeżeli chodzi o pieniądze, takim typowym saverem, czyli raczej akumuluję pieniądze i ciężej mi jest wydawać niż oszczędzać. No ale lanosem nie jeździsz. Lanosem nie jeżdżę. I teraz lanosem nie jeżdżę. Widziałem, czym jeździsz, jak Knight Rider jeździsz. Tak, jeszcze Knight Rider. Tak. A to jest... Camaro? Nie, co to jest? Nie, to jest Infinity. Infinity, tak. Ale no teraz... Nie zmieniasz? Czekam na nowe Porsche. W październiku odbieram. Jakie Porsche? Panamera. Panamera, wow. Także to już będzie Knight Rider. To jest chyba element marki osobistej, kreowania marki osobistej. Wiesz co, myślę, czy że... Czy wygoda? Czy lubisz po prostu markę? Myślę, że z jednej strony to jest wygoda, to jest narzędzie pracy, ale też jakby spełnienie jakiejś tam swojej marzenia, czy zachcianki. Chłopięcych marzeń. No tak, fajnie. Chociaż niekoniecznie, bo jeszcze 2 lata temu twierdziłem, że w ogóle Porsche to nie jest dla mnie, to jest w ogóle samochód, który... W sensie źle kojarzyłem tą markę, ale jak pożyczyłem od wspólnika Panamerę na weekend, to w ogóle optyka mi się zmienia całkowicie. A, czyli wygoda po prostu, wygoda i komfort. Tak, wygoda, komfort, no po prostu to jest coś nie do opisania, tak, trzeba się przejechać. Jak kupy to też? Nie? To też, tak. Akurat jeździłem w zwykłych warunkach. Wbija w fotel, tak, wbija w fotel i ten jeszcze dźwięk, to wszystko, to jest po prostu pięknego. Okej, okay, a jesteś takim typem, który pracuje... No tak jak znasz Marcina Osmana, workations. Czy ty możesz tak pracować, czy raczej trzeba w twoim biznesie trzeba być na miejscu? Czy nie możesz sobie pozwolić, żeby siedzieć na Bali i przez internet wszystko kontrolować? Wiesz co, ja pracuję teraz w tym kierunku, żeby w ten sposób jakby dużo rzeczy oddelegować. Czyli teraz jakby jestem na etapie budowy biznesu, ale później będę na etapie jakby stabilizacji go. Automatyzacji. Tak, jeżeli chodzi, wiele rzeczy jestem w stanie robić, bo też kupuję mieszkania, jak jestem na wakacjach, sprzedaję mieszkania, biznes się kręci cały czas. Przez telefon? Tak, jest poustawiany po prostu. Tak. To się dzieje, ale na dłuższą metę tego nie testowałem. Ale też ja mam duży problem z tym, żeby dłużej być na wakacjach niż 2 tygodnie, no bo ja lubię zwiedzać, lubię wakacje i lubię dalekie podróże, ale jakby tęsknię za tą pracą. Tęsknię trochę za bycia prezesem jakby. być może to o to chodzi, ale tęsknię za tym po prostu. Jest mi źle, niewygodnie. Rozumiem. W tych luźnych ciuchach po prostu. Ja dokładnie odwrotnie. Nie tęsknię za byciem prezesem. Byłem kiedyś prezesem. Właśnie. Ja się źle czuję i teraz nie wiem, czy byłbym w stanie w ogóle pójść na emeryturę i to zostawić. Tak, jakby w lubisz garnitury, nie musisz w gaciach chodzić. Nie. Właśnie wolę w garniturach. Znaczy, fajnie jest chodzić w gaciach na początku, ale już jakby 3 tygodnie się bujesz w tych gaciach, to już. Okej. Okay. Powiedz o swoich projektach. Słyszałem, że piszesz jakąś książkę, tak? Nie jedną chyba, tak? No jedną napisałem, wydałem. Nowoczesny? Inwestor. Okay, na początku roku. A teraz drugą jestem w trakcie wydawania, już napisałem. Teraz czekam na jakby redakcję i skład. I myślę, że do końca miesiąca to dopnę. To jest książka Nowoczesny Deweloper o tym, jak realizować projekty deweloperskie. O, to bardzo ciekawe, sam się zainteresuję. Czyli książka, której jeszcze nie ma na rynku, czyli jak zacząć realizować projekty. Tam są też modele fajne, biznesowo opisane, gdzie można kupić działkę tam na sprawę bez pieniędzy, albo jak układać ten biznes. Ja myślę, że będzie bestseller na miarę Szafrańskiego. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest bardziej niż... Polecam self-publishing, nie ma sensu dzielić się z wydawcami chyba. No, ja self-publishinguję przy pomocy wydawcy, może tak. Czyli robię to sam. Marcin, tak? Tak, przy pomocy Marcina, tak. Czyli z Marcinem, Marcin nie jest moim wydawcą takim oficjalnym, ale jakby przy współpracy dobrej... Wymieniamy Marcina, ponieważ Marcin dał mi kontakt do ciebie, tak, więc... Przez Marcina się poznaliśmy. Więc dziękujemy mu za ten kontakt. I jakie jeszcze projekty robi? Wiem, że robisz, masz YouTube'owy kanał, biznes... Nie, właśnie mam kanał Daniel Siwiec. On się nazywa Daniel Siwiec jak ja. Okay. A tam wrzucam, na przykład mam taką serię nagrań Business Rider, czyli to jest można powiedzieć zmodelowane na Knight Riderze. Motyw muzyczny. Motyw muzyczny, tak trochę z przymrzeniem oka jest. Te rąpeczki takie. Tak, takie mocne. I tam generalnie dzielę się wiedzą i rozmawiam z moimi gośćmi na temat biznesu nieruchomości. A to prawie jakbyś ty był dziennikarzem, bo widziałem, że to oni więcej mówią niż ty w sumie. To jest takie, no tak to wyglądało.
Wiesz co, w zależności od... Aby oni z tobą robili też wywiady, to było takie fajne. W zależności jak tam, to, z kim była ta rozmowa, no bo z Marcinem to mieliśmy taką dosyć luźną rozmowę, ale już kolejne były bardziej merytoryczne o nieruchomościach, o flipach, o deweloperce. Tłumaczyłeś, widziałem, tak, tłumaczyłeś. Tak, dlatego to są takie wideo, które mogą wnieść wartość w biznes innych ludzi. I robię jeszcze taki serial Flipmeister na temat tego, jak kupować dochodowo nieruchomości i mieszkania, remontować je, później jak je sprzedawać. Robisz teraz, czy będzie dopiero dostępny? Będę. Będzie dostępny. Jesteśmy przed skończeniem pierwszego odcinka. Kiedy także będzie? Do końca miesiąca myślę, że skończymy nagrania, także w październiku będzie premiera. Na YouTubie? Na YouTubie. Na Facebookach. Okej. Okay. I tak, zbliżając się już do końca, mam do ciebie pytanie. Jaką radę dałbyś tym osobom, które zaczynają, słuchają teraz naszego podcastu, tej rozmowy po ludzko o kasie i oni sobie myślą, kurczę, chciałbym tak samo. Mm-hmm. Jaki pierwszy krok? Pierwszy krok to przede wszystkim podjąć decyzję, że chce się to robić, tak? Czyli zacząć się tym interesować, bo ja jak zaczynałem, to miałem taki flip w głowie, że jak słyszałem w wiadomościach nieruchomości, to nie dałem przełączyć po prostu nikomu. I miałem taką kotwicę, żebym mocno kierunkowany na te nieruchomości. I teraz, jeżeli ktoś chce, to jest mnóstwo sposobów, żeby to zacząć od tego to robić bez jakichkolwiek pieniędzy. Ja podałem tylko jeden czy dwa przykłady, tak, ale jest ich mnóstwo i jest wiele. Więc jeżeli ktoś się interesuje, to wystarczy poszukać po prostu. Czyli otoczyć się, można powiedzieć, ludźmi, wiedzą, tak. Ludźmi, jest, wszystkim. Jest mnóstwo konferencji, mnóstwo szkoleń, różnych zjazdów, osób, które to robią, które też mogą jakby poprowadzić, dawać rady. Czyli by znaleźć mentora. Tak, znaleźć mentora albo znaleźć się w środowisku, w którym można się uczyć. Ty jesteś sam mentor. Ja jestem mentorem, ja takie osoby prowadzę, więc jak ktoś by chciał, to zapraszam do mnie. No ty chyba drogi jesteś, słyszałem. Już nie ma miejsc. Wiesz co, jestem ceny zaporowe. Ja jestem skuteczny, nie? Ja określam jakby ceny za moje usługi w stosunku do biznesu, który wnoszę, albo wartość, którą wnoszę w biznes innych ludzi. Także jeżeli ja wnoszę duży biznes, to też dużo kosztuje, prawda? Super, Daniel, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Kasie. Mam nadzieję, że podobała wam się rozmowa.